Kobiety mają wiele do powiedzenia. Okazją do dyskusji i wyrażenia swoich potrzeb było spotkanie z lokalnymi aktywistkami. Po raz drugi burmistrzowie zaprosili na nie w Dzień Kobiet. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W najnowszym wydaniu wiele odniesień do minionego święta. Życzenia dla kobiet. Żebyście mogły dalej rozwijać swoje pasje. Nowości w przedszkolu terapeutycznym. Terapia miofunkcjonalna to terapia dość rzadko spotykana. Szansa na studia zaoczne. Być może ten pomysł będzie pomysłem trafionym. Nasi uczniowie napisali 3 prace. Docenione przez jury konkursu. Rola krwi w życiu kobiety. Książka podkreśla rzeczywiście znaczenie krwi. Koncerty z okazji Dnia Kobiet. Dzisiaj wielkie święto, więc chcemy świętować jak najbardziej muzycznie. Oferta Domu Kultury z minionego tygodnia znalazła również odzwierciedlenie w propozycjach programowych. Dzień Kobiet był okazją do organizacji wydarzeń w muzycznym charakterze. Dziś relacje z koncertu Dzieci Mężczyźni, z repertuaru Teatru Muzycznego w Toruniu oraz koncertu wąbrzeskiego zespołu Nouvelange. Ponadto swoim sposobem na zdrowy styl życia podzieliła się autorka książki pod tytułem Rola krwi w życiu kobiety. Wiadomości rozpoczynamy od spotkania kobiet, które mają ogromną rolę w naszym samorządzie. Aktywne wąbrzeźnianki działają w różnych dziedzinach życia społecznego. Oświata, kultura, sport, zdrowie czy ochrona środowiska to tylko niektóre z obszarów działania wąbrzeźnianek. O aktywnych i zaangażowanych kobietach działających w naszym mieście nie zapomnieli wąbrzescy burmistrzowie. W Dzień Kobiet samorządowcy spotkali się z kilkudziesięcioma paniami, aby uczcić ich święto. W grupie, w której mamy piękną część naszej lokalnej społeczności, a co więcej osoby, które tak naprawdę to miasto tworzą, kreują i wpływają na jego kształt. Także ogromny zaszczyt pani dzisiaj powitać, gościć. Dzień Kobiet po raz drugi był okazją dla burmistrza Tomasza Zygnarowskiego i jego zastępcy Wojciecha Trzcińskiego do spotkania z lokalnymi aktywistkami. Nim w stronę pań popłynęły życzenia, a także wręczono kwiaty i upominki, burmistrz Tomasz Zygnarowski przytoczył cytaty opisujące kobiety. Ze wszystkich stworzeń najbardziej jest wytrzymały człowiek, ale z ludzi najwytrzymalsza jest baba. Kobieta sprawiając wrażenie, że radzi sobie ze wszystkim, puszcza się w maliny, czyli robienie wszystkiego. Cytat autorstwa Marii Rodziewiczówny, jak i pozostałe, które trafnie opisały panie, zapewniły zebranym chwilę refleksji i uśmiechu. Takie okazjonalne dyskursy są nie tylko przestrzenią do wypowiedzi, ale i platformą do nawiązania współpracy między klubami, związkami, organizacjami czy jednostkami samorządowymi. Dziękując paniom za zaangażowanie, burmistrzowie złożyli życzenia wąbrzeskim aktywnym kobietom. Życzę paniom, żebyście na swojej drodze spotykały tylko dobrych i przyjaznych ludzi, żeby oni was wspierali w swoich decyzjach, żebyście mogły dalej rozwijać swoje pasje i zawodowe, i społecznikowskie, i sportowe, i kulturalne. Chciałbym wam życzyć optymizmu, ponieważ to jest domena radości. I żebyście tak naprawdę na co dzień miały uśmiech, tak jak macie w tej chwili. Spotkanie przy słodkim poczęstunku było okazją do merytorycznej rozmowy o roli kobiety w środowisku lokalnym. Jednym z ważniejszych celów tych spotkań jest zwiększenie roli kobiet w naszym mieście oraz zachęcenie ich do włączania się w dyskusję i mówienia o swoich potrzebach. Za tydzień kalendarzowa wiosna. Prognozy pogody na razie pokazują stopniowy wzrost temperatury, ale dodatkowe wywołanie tej pory roku nie zaszkodzi. W tym celu w przedszkolu terapeutycznym Jedno Słońce sadzono kwiatki. Wizyta w placówce była również okazją do pokazania oferty terapeutycznej. Dzieci z przedszkola terapeutycznego Jedno Słońce przywitały wiosnę, zmieniając się w małych ogrodników.
Podopieczni placówki uczyli się o procesie rozwoju kwiatów poprzez sadzenie bratków. Podczas zajęć sadzenia kwiatów i później obdarowywania tymi kwiatami naszych pań, mam, dzieci ćwiczyły takie umiejętności jak sadzenie, dbanie o te rośliny. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli je wystawić na zewnątrz. Oprócz zajęć rozwijających w przedszkolakach świadomość ekologiczną, prowadzone są również ćwiczenia z logopedą, które uczą dzieci prawidłowej wymowy, jak i właściwej komunikacji. W swojej ofercie mamy terapię, takie jak terapia logopedyczna czy terapia miofunkcjonalna. To terapia dość rzadko spotykana tutaj u nas na terenie powiatu wąbrzeskiego czy województwa kujawsko-pomorskiego. Terapia miofunkcjonalna przeprowadzana z dziećmi zapobiega rozwojowi wszelkich infekcji i chorób spowodowanych oddychaniem przez usta. W ofercie przedszkola widnieje również wiele innych terapii wspomagających rozwój przedszkolaków. Mamy usługi i zajęcia, które prowadzi psycholog. Mamy terapię behawioralną, trening umiejętności społecznych czy terapię integracji sensorycznej. To takie terapie z tych podstawowych, które mamy w ofercie. Dzieci odwiedza też pani Mirosława Górna, która razem z nimi czyta najróżniejsze książki, baśnie i wiersze. W samym sercu lasu mieszkały sobie trzy małe świnki. Był to też pewien wilk. Aktualnie rekrutacja do przedszkola terapeutycznego Jedno Słońce nadal trwa, a chętnych zapraszamy do kontaktu z placówką pod numerem telefonu widocznym na ekranie. Szansa na studia w Wąbrzeźnie. Po przekroczeniu minimalnej ilości osób w rekrutacji w naszym mieście utworzone zostaną 3 kierunki studiów. Czy to jako kontynuacja edukacji po szkole średniej, czy jako uzupełnienie kwalifikacji dla osób już pracujących. Bez konieczności dojazdu na uczelnię będzie można zdobyć wyższe wykształcenie. Na mapie placówek oświatowych w naszym mieście pojawiła się szansa na nową pozycję. To za sprawą podpisanego porozumienia o współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Akademią Jagiellońską w Toruniu. Uczelnia proponuje w nowym roku akademickim prowadzenie 3 kierunków studiów licencjackich na poziomie zajęć takich studiów zaocznych, czyli w cyklu sobotnio-niedzielnym. Chcemy rozpocząć kierunki takie jak administracja, jak pedagogika oraz jak informatyka. Dzięki weekendowej nauce system studiów nie będzie kolidował z zajęciami w wąbrzeskim ogólniaku. Okazuje się, że pierwsi chętni już zgłaszają chęć edukacji w tym zamiejscowym ośrodku kształcenia. Zainteresowanie społeczne jest moim zdaniem zaskakująco wysokie jak na ten moment. Więc być może ten pomysł będzie pomysłem trafionym. Plusem takiego rozwiązania są zapewne dużo mniejsze koszty dojazdu czy noclegu w innym mieście. Przyszli studenci zaoczni będą mogli korzystać z punktu rekrutacyjno-konsultacyjnego w gmachu ZSO w Wąbrzeźnie. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest nauczyciel Grzegorz Banaś. Do Akademii Jagiellońskiej dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio u mnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, formularze posiadam, więc udostępnię. Natomiast w XXI wieku, kiedy mamy społeczeństwo w dużej mierze cyfrowe, również możemy to zrobić poprzez stronę internetową uczelni. W zakładce dla kandydata rekrutacja znajdziemy wszelkie informacje o wymaganych dokumentach czy warunkach przyjęcia. Znajdują się tam również informacje o atrakcyjnych rabatach. Dla osób zainteresowanych otwieranymi kierunkami przewidziała uczelnia 11 voucherów w wysokości 150 zł każdy. Będą one do wykorzystania już w pierwszym semestrze i czesne będzie można obniżyć o te 150 zł. Miejmy nadzieję, że utworzenie ośrodka zamiejscowego dla studentów zaocznych w Wąbrzeźnie dojdzie do skutku i tym samym poszerzy się oferta edukacji w naszym mieście. W nowym roku akademickim mają znaleźć się 2 kierunki licencjackie – administracja i pedagogika oraz 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku informatyka. Pozostajemy w murach Liceum Ogólnokształcącego.
Uczniowie placówki po raz kolejny znaleźli się w gronie laureatów konkursu historycznego. Liceum ogólnokształcące w Wąbrzeźnie ma być z czego dumne. W tegorocznej edycji wojewódzkiego konkursu imienia Elżbiety Zawadzkiej oni tworzyli naszą historię. Wzięli udział Lidia Banaś, która zajęła trzecie miejsce, oraz Paweł Dąbrowski i Laura Grabowski, którzy zdobyli wyróżnienia. W tym roku, tak jak w poprzednich, nasi uczniowie napisali trzy prace, które zostały docenione przez jury konkursu. Konkursowicze w swoich pracach przedstawili sylwetki historycznych postaci z naszego miasta i okolic, a także opowiedzieli o zmaganiach, z którymi się zmierzyli. W mojej pracy opisałam pana Bolesława Piskora, opisałam jego życie w Wąbrzeźnie właśnie przed wojną, trochę przed wojną, w czasie wojny. W czasie wojny został on wysiedlony ze swoją rodziną właśnie z Wąbrzeźna. Moja praca konkursowa opierała się na historii Eugeniusza Pająka, który został zamordowany przez Sowietów. Bardzo ciężko było napisać tę pracę, bo w różnych źródłach pisze zupełnie co innego i trzeba było połączyć to. Napisałem pracę o panu Władysławie Klimku z Pływaczewa. Pochodzę również z tej wsi. W czasach II wojny światowej był posłem w Sejmie Rzeczpospolitej Polski. Został zamordowany podczas II wojny światowej w Łopatkach. Przed jego domem na jego cześć postawiono mu pomnik. Warto więc edukować się o ludziach, którzy kształtowali naszą wąbrzeską historię, a udział w konkursach takich jak ten to idealna do tego okazja. Nasza historia opiera się właśnie na historii naszych poprzedników i po prostu warto o tym pamiętać. Co roku organizatorzy konkursu zapewniają również atrakcyjne nagrody dla laureatów, jak i ich nauczycieli, opiekunów. O terminie i miejscu ich przyznania uczestnicy powiadomieni zostaną telefonicznie przez organizatorów. W karnecie kulturalnym relacje z wydarzeń poświęconym kobietom. To właśnie Święto Płci Pięknej było powodem organizacji dwóch koncertów oraz promocji książki. W Wąbrzeskim Domu Kultury poznaliśmy rolę krwi w życiu kobiety. W muzyczną podróż zabrał nas zespół Nouvelange, a wraz z Teatrem Muzycznym w Toruniu szukaliśmy odpowiedzi na pewne pytanie. Gdzie ci mężczyźni? To pytanie zadawało sobie wiele kobiet, a na sali widowiskowej w Wąbrzeskim Domu Kultury miały okazję usłyszeć odpowiedź. Została ona wyśpiewana przez panie Paulinę Grochowską i Agnieszkę Brenzak na koncercie z okazji Dnia Kobiet. Jaki więc repertuar czekał widzów? Repertuar, tak jak nosi nazwa naszego koncertu, Dzieci Mężczyźni, to utwory męskich artystów, męskich wykonawców, polskich wykonawców, które dzisiaj przedstawimy w nieco innej aranżacji, bo właśnie na fortepian, i też w innej odsłonie, bo wykonują je wokalistki, czyli wokale damskie. Koncert zbiegł się również ze Świętem Dnia Mężczyzn, co pozwoliło panom wśród publiczności zrozumieć lepiej perspektywę płci pięknej przy niesamowitym wykonaniu znanych utworów. Dzisiaj wielkie święto, więc chcemy świętować jak najbardziej muzycznie i poruszać emocje, wspomnienia naszej dzisiejszej publiki. Mamy nadzieję, że trafimy do gustów. Artyści koncertu Dzieci Mężczyźni występowali już w wielu miejscowościach i dla publiczności o różnym wieku, lecz piosenki, które grają, są na tyle ponadczasowe, że porywają widownię tak samo za każdym razem. Miałyśmy już przyjemność grać ten repertuar kilka razy w różnych miejscowościach, tak naprawdę w różnych województwach, i na ten moment możemy powiedzieć, że spotkałyśmy się zawsze z bardzo miłą atmosferą, jeżeli chodzi o widownię, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą na nasze koncerty. Repertuar jest o tyle wyjątkowy, że piosenki znamy w oryginalnych wersjach z radia, z różnych tanecznych zabaw, w których uczestniczyliśmy nieraz, a dziś pojawią się one w zupełnie nowych aranżacjach autorstwa Adama Lemańczyka, świetnego muzyka pochodzącego z Bydgoszczy, i w tych aranżacjach piosenki niektóre będą nie do poznania. Mamy nadzieję, że zaskoczymy tym publiczność. Na koncercie nie zabrakło też życzeń zarówno dla pań, jak i dla panów ze strony burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowskiego oraz starosty Krzysztofa Maćkiewicza. Paniom, wszystkim kobietom wypada składać życzenia nie tylko raz w roku, więc pozwólcie panie, że z okazji tego święta, czy obchodów Święta Kobiet, jak najmniej trosk, jak najwięcej uśmiechu, radości na co dzień. Drodzy panowie,
Pamiętajcie, że w domu rządzi kobieta. Pamiętajcie, żeby wspierać swoje żony. Pamiętajcie, żeby słuchać swoich żon. Na widowni zagościł również senator Ryszard Bober, bez którego to niesamowite wydarzenie by się nie odbyło. Ósmego marca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się promocja książki Anny Paradowskiej pod tytułem Rola krwi w życiu kobiety. Książka jest moją pracą dyplomową, którą obroniłam 2 lata temu na zakończenie mojej 3-letniej edukacji w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Ta ciekawa pozycja wydawnicza dedykowana jest głównie kobietom, chociaż jak mówi autorka, mężczyźni też znajdą w niej coś dla siebie. Książka jest dedykowana wprawdzie głównie do kobiet, ponieważ książka podkreśla rzeczywiście znaczenie krwi dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia kobiety. Natomiast książka traktuje ogólnie o roli krwi w ciele człowieka, także jak najbardziej mężczyźni również z niej coś wyciągną. Autorka publikacji urodziła się w Wąbrzeźnie, a pochodzi z Rywałdu. Od lat pasjonuje się między innymi malarstwem, zdrowym stylem życia oraz szeroko pojętym rozwojem. Ja się zajmuję taką dziedziną bardzo nową. Jest to pewna forma psychologii, natomiast jest to psychologia, która obejmuje zarówno psychologię, wiedzę z dziedziny psychologii akademickiej, ale obejmuje także wiedzę dotyczącą rozwoju osobistego. Podczas spotkania goście mieli okazję posłuchać o treści książki, która opowiada o zdrowiu człowieka z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej. Ważnym aspektem publikacji są zawarte w niej porady dotyczące między innymi jak lepiej spać, jak lepiej funkcjonować na co dzień, dosyć sporo porad żywieniowych, po prostu dotyczących dnia codziennego, jak lepiej się czuć na co dzień. Celem, jaki przyświecał autorce podczas pisania tej pracy, było, jak sama mówi, zaopatrzenie czytelnika we wskazówki, gdzie szukać odpowiedzi na pytania związane ze stanem zdrowia. Zaczęłam interesować się naturoterapią, medycyną chińską i to odkrycie, jak wielkie znaczenie ma krew dla naszego zdrowia, jak możemy zadbać o tą krew, bardzo mnie zainspirowało do tego, żeby wprowadzić wiele zmian w moim życiu. Było to niewątpliwie ciekawe popołudnie, pełne ważnych wiadomości związanych z zachowaniem zdrowia i pozytywnej energii, której na pewno nie brakuje autorce promowanej książki. Dzień Kobiet każdy świętuje na swój sposób. Społeczność Wąbrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie 8 klas szkół podstawowych spędzili go na koncercie zespołu Nouvelange zorganizowanego w Wąbrzeskim Domu Kultury. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Kobiet. Z tej okazji chciałabym życzyć wszystkim paniom wszystkiego co najlepsze. Niech każdy dzień będzie dla Was pełen słońca i radości. Za chwilę wystąpi przed nami zespół Nouvelange. Zespół powstał na początku 2022 roku. W czerwcu tego samego roku zagrali po raz pierwszy w szkolnej auli, a we wakacje porwali publiczność grając w Wąbrzeskim Amfiteatrze. W skład zespołu wchodzą Wiktor Chmiel na wokalu i gitarze elektrycznej, Oskar Wielgosz na gitarze basowej, Łukasz Wejt na perkusji i Karol Kursa na klawiszach i wokalu. Po koncercie uczniowie wraz z kadrą nauczycielską wrócili do szkół. Tego samego dnia o godzinie 18 Nouvelange zagrał kolejny koncert, tym razem dla wszystkich mieszkańców. Ponad 100 tysięcy złotych przekazanych w formie dotacji na działalność organizacji pozarządowych. W gminie Płużnica po dokonaniu oceny złożonych projektów przyznano środki dla NGO, z którymi w zeszłym tygodniu samorząd zawarł umowy.
Organizacji pozarządowych w gminie Płużnica jest wiele. W związku z tym został zorganizowany przez wójta konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Dotacje na swoje projekty otrzymały następujące organizacje. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej z dotacją 12 tysięcy złotych. Te środki są przeznaczone na naszą działalność zarządu gminnego. Przeznaczamy na różne konkursy, na OTWP, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Wiedzy w szkołach podstawowych. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica z dotacją 46 750 zł. Nasza organizacja zajmuje się wieloma różnymi sprawami dotyczącymi życia na obszarach wiejskich. Otrzymaliśmy dofinansowanie na udzielenie minimum 10 grantów dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. Płużnicka Spółdzielnia Socjalna Pomocna Ekipa z dotacją 15 500 zł. Dotacja będzie przeznaczona przede wszystkim na wynagrodzenie osób, które będą brały udział przy tej dystrybucji, czyli ktoś to musi załadować, ktoś to musi zawieźć, ktoś to musi rozładować. No a druga sprawa, bez tego nie byłoby tej dystrybucji możliwej, czyli paliwo. No na czymś ten pojazd musi jeździć, czymś to musimy dostarczać. Oraz uczniowski klub sportowy Płużnica, który otrzymał dotację w wysokości 43 300 zł. Mam zaplanowane takie praktyki profilaktyczne, jeden w Płużnicy, jeden w Nowej Wsi Królewskiej. Mieszkańcy zachęcani są przez urząd do samodzielnego działania na terenie gminy, aby polepszać komfort życia nie tylko swój, ale i reszty ich lokalnej społeczności. Mamy taki model rozwojowy, który polega na tym, że zachęcamy mieszkańców do tego, żeby sami rozwiązywali swoje problemy. Ten model w gminie Płużnica bardzo dobrze się sprawdza i zachęcamy nowe osoby do tego, żeby nauczyły się pisać projekty. Na ten czas w gminie Płużnica istnieje ponad 30 organizacji pozarządowych, które działają na rozmaitych płaszczyznach, aby wspomóc obywateli. Firma Reflex poszukuje osób na stanowisko spawacz, pomocnik spawacza. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 688 44 17 lub osobiście w dziale kadr. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę ogłoszenia. To już ostatnie spotkanie w ramach muzykowania w dobrym stylu. Wydarzenie na razie będzie zawieszone, a z ofertą wróci dopiero wraz z początkiem jesieni. Cykl muzycznych spotkań zamknie wążewski zespół składający się z czwórki licealistów. 17 marca o godzinie 19 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu Muzykowanie w dobrym stylu. Tym razem zagra i zaśpiewa dla Państwa zespół Nouvel Ange, którego członkami są uczniowie wążewskiego liceum. Ich muzykę cechują ciągłe eksperymenty i przełamywanie barier gatunkowych. To może być niezapomniany wieczór w kameralnym gronie i oczywiście z piosenką w roli głównej. Istnieje możliwość rezerwacji stolików. Bliższe informacje pod numerem telefonu 531 575 037. Wstęp wolny. Świętując marzec, nazywany miesiącem kobiet, zapraszamy do siedziby Wąbrzeskiej Biblioteki na wystawę pod tytułem Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Wśród pozycji, jakie znalazły się na literacko-medialnej wystawie, są m.in. biografie znanych kobiet i mężczyzn oraz czasopisma. Eksponowane są również ubrania oraz portrety eleganckich pań i panów. Lektury z ekspozycji można wypożyczać w godzinach pracy Wąbrzeskiej Biblioteki.
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy Jerzego Szczęsnego i świętej pamięci Ignacego Kowaliszyna pod tytułem Piękno kobiety. Okazją do zaprezentowania twórczości obu lokalnych artystów był Dzień Kobiet. Ta wystawa jest niewątpliwie hołdem dla twórczości nieżyjącego już Ignacego Kowaliszyna oraz docenieniem dorobku młodego artysty, którego kariera jest właśnie w rozkwicie. Ekspozycja dostępna będzie w holu WDK do 24 marca. Wąbrzeski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie ekologicznym pod tytułem Ekodzieła. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu różnego rodzaju przedmiotów z papieru, butelek, puszek czy kapsli. Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Na pracę organizator czeka do 20 marca. Już niebawem święta wielkanocne. W tym czasie jedną z tradycji jest wysyłanie życzeń. Aby podtrzymać tradycję, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod tytułem Kartka Wielkanocna. Zadanie polega na kreatywnym i pomysłowym wykonaniu kartki wielkanocnej i dostarczeniu jej na adres organizatora do 20 marca. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową 2 kwietnia o godzinie 9 Wąbrzeski Dom Kultury organizuje Miejski Jarmark Wielkanocny. Jak co roku do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wystawcy z różnych regionów Polski. Jak zawsze nie zabraknie świątecznych stroików, pisanek, wyrobów wiklinowych, rękodzieła oraz produktów żywnościowych związanych z nadchodzącymi świętami. Nieodłącznym elementem świąt są własnoręcznie wykonane pisanki odgrywające ważną rolę w obrzędach wielkanocnych. Miłośników tej formy sztuki zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie Pisanka Wielkanocna. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Na kolorowe jajka organizator czeka do 31 marca. Z kolei amatorów słodkich wypieków zapraszamy do konkursu Babka Wielkanocna. Wypiek powinien zachwycać nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również wyglądem. Gotowe babki należy dostarczyć 2 kwietnia podczas jarmarku wielkanocnego do godziny 11. Wynalazcy to tytuł kolejnego przedstawienia teatralnego skierowanego do najmłodszych mieszkańców miasta. Już 29 marca o godzinie 17 poznamy historię wynalazcy Leonarda Śrubki i jego kota Monterka, którzy za pomocą skonstruowanego czasolotu przeniosą się w przeszłość. Bilety w cenie 8 zł do nabycia bezpośrednio przed spektaklem lub w kasie WDK czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16. Regulaminy, karty zgłoszenia oraz pozostałe informacje na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych na stronie WDK, portalach społecznościowych oraz w dziale animacji kultury. Przekazuję nie tylko garstkę konkretnych informacji na temat krwi i jej roli w życiu, ale także przekazuję energię, z jaką tworzona była książka. Tak o swoim wydawnictwie mówi sama autorka. O pasji do zdrowego stylu życia opowiedziała Anna Paradowska przy okazji promocji publikacji pod tytułem Rola krwi w życiu kobiety. Dzień 8 marca. W sposób szczególny zwracamy uwagę na aspekt kobiecości, na docenienie tych wartości, które z sobą niesie kobiecość. O kobiecości, wykonaniu i relacjach Anny Paradowskiej. Pani Ania napisała książkę Rola krwi w życiu kobiety. Holistyczne wsparcie zdrowia kobiety ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania według tradycyjnej medycyny chińskiej.
Pani Aniu, spotykamy się dzisiaj w Wążewskim Domu Kultury na promocji Pani książki. Czy książka jest dedykowana tylko kobietom, czy mężczyźni też coś w niej znajdą? Dzień dobry Państwu. Jak najbardziej. Książka jest dedykowana wprawdzie głównie do kobiet, ponieważ książka podkreśla rzeczywiście znaczenie krwi dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia kobiety. Natomiast książka traktuje ogólnie o roli krwi w ciele człowieka, także jak najbardziej mężczyźni również z niej coś wyciągną, a nawet jeżeli nie w kontekście własnego zdrowia, to może spojrzą troszeczkę łaskawiej na emocjonalność, na zmienną emocjonalność kobiet. Także wierzę, że na pewno tutaj obie strony skorzystają z lektury tej książki. Co według Pani, osoby, która napisała tę książkę, jest w niej najważniejszego dla potencjalnego czytelnika? Najważniejsze w tej książce są takie bardzo proste porady dotyczące dnia codziennego, co każda kobieta, ale też każdy człowiek tak naprawdę, bo mężczyźni również tutaj zaliczają się do tych porad, na pewno coś też dla siebie wyciągną. Takie proste porady dotyczące tego, jak lepiej spać, jak lepiej funkcjonować na co dzień. Dosyć sporo takich porad żywieniowych, po prostu dotyczących dnia codziennego, jak lepiej się czuć na co dzień. Nasuwa mi się teraz pytanie, czy książka jest poradnikiem? Nie, książka nie jest poradnikiem. Książka jest moją pracą dyplomową, którą obroniłam 2 lata temu na zakończenie mojej 3-letniej edukacji w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Także książka nie jest poradnikiem, aczkolwiek czytelniczka bądź czytelnik znajdzie tutaj porady dotyczące zdrowia. Powiedzmy teraz kilka słów o Pani. Czym się Pani zajmuje? Co Panią zainspirowało do pisania? Bo wiem, że jest Pani i blogerką, i coachem. Tak, do napisania tej książki zainspirowało mnie moje własne zdrowie, zadbanie o mojego własnego zdrowia, gdy szukałam różnych rozwiązań dotyczących tego, jak poczuć się lepiej, ponieważ różne zaburzenia mojego zdrowia, gdzie nie znalazłam rozwiązań, medycyna akademicka nie dostarczyła rozwiązań takich ostatecznych, definitywnych, więc zaczęłam interesować się naturoterapią, medycyną chińską i to odkrycie, jak wielkie znaczenie ma krew dla naszego zdrowia, jak możemy zadbać o tą krew, bardzo mnie zainspirowało do tego, żeby wprowadzić wiele zmian w moim życiu, ale także, żeby napisać właśnie książkę, żeby podzielić się tą wiedzą i doświadczeniem też z innymi kobietami. Wierzę, że z tej książki naprawdę można bardzo dużo wynieść. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję, ja się zajmuję taką dziedziną bardzo nową. Jest to psychologia, która obejmuje zarówno psychologię, wiedzę z dziedziny psychologii akademickiej, ale obejmuje także wiedzę dotyczącą rozwoju osobistego, szeroko pojętego, także rozwoju duchowego. Także prowadzę też takie konsultacje, sesje indywidualne dla ludzi w zakresie właśnie szeroko pojętego rozwoju osobistego i duchowego. Zainteresowanie tym koncertem było bardzo duże. Dosłownie w kilka dni rozeszły się wejściówki. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu wystawił w Wąrzeźnie muzyczne widowisko pod tytułem Gdzie ci mężczyźni? Dla tych Państwa, którym nie udało się uczestniczyć w koncercie, mała rekompensata w postaci dłuższej relacji z wydarzenia.
Zresztą jakie to ma znaczenie, każdy będzie miał nowy wiek. Najlepsze dopiero przed nami, świat dobry jak dobry sen. Więc śpieszmy się z toastami, ten toast odmłodzi cię, zamłodzi na sen. Zestarzy na grze. Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen. Zestarzy na grze. Wypijmy przy stole, za błędy na dole, by ich było. Panie i panowie, szczególnie panie, bo panie są inspiracją do dzisiejszego naszego spotkania, wydarzenia, koncertu z okazji Dnia Kobiet, ale dzisiaj też będziemy, chyba wszyscy będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie dzieci mężczyźni. Oktawa, tak tradycyjnie mówi się, trwa tydzień, ale paniom, wszystkim kobietom wypada składać życzenia nie tylko raz w roku, więc pozwólcie panie, że z okazji tego święta, czy obchodów Święta Kobiet, jak najmniej trosk, jak najwięcej uśmiechu, radości na co dzień. No i tej satysfakcji, że bez was to świat po prostu byłby niezbyt ciekawy. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy tobie, Agnieszko, zdarzyło się dostać światy już przed koncertem, mi po raz pierwszy. Więc myślę, że od razu dużo lepiej będzie nam się dzisiaj wykonywało. Myślę, że to był dobry start. Musimy to tak tutaj zapoczątkować właśnie tak. W Wąbrzeźnie i zasugerować też na kolejnych koncertach. Tak, żeby to była może swego rodzaju reguła. Tak, może by. Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że dziś możemy dla Państwa wystąpić z tym repertuarem. To będą wyjątkowe piosenki, specjalnie dobrane. Dzisiaj repertuar polski, wyjątkowe polskie piosenki wykonywane i tworzone przez panów, a dzisiaj w wersji kobiecej. Z okazji właśnie minionego już Dnia Kobiet postanowiłyśmy zagrać właśnie repertuar dla kobiet, który tworzyli mężczyźni. I będą to przeboje z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego, Ryszarda Rynkowskiego, a także Andrzeja Zauchy. Więc chcemy świętować jak najbardziej muzycznie i poruszać emocje, wspomnienia naszej dzisiejszej publiki. Mamy nadzieję, że trafimy do gustów. Sam się uczę siebie, żyję tak, jak umiem żyć.
repertuar, tak jak nosi nazwa naszego koncertu Dzieci Mężczyźni, to utwory męskich artystów, męskich wykonawców, polskich wykonawców, które dzisiaj przedstawimy w nieco innej aranżacji, bo właśnie na fortepian i też w innej odsłonie, bo wykonują je wokalistki, czyli wokale damskie. Tak naprawdę mogliśmy wykonywać ten utwór i w Dzień Kobiet i mogliśmy przedłużyć ten Dzień Kobiet o kolejne dni, a dzisiaj jeszcze wpasowuje się w Dzień Mężczyzn. Oczywiście utwór Dzieci Mężczyźni, czyli nasz tytułowy, traktujemy z przymrużeniem oka, bo wiemy, że ci mężczyźni oczywiście są. Repertuar jest o tyle wyjątkowy, że piosenki znamy w oryginalnych wersjach z radia, z różnych tanecznych zabaw, w których uczestniczyliśmy nieraz, a dziś pojawią się one w zupełnie nowych aranżacjach autorstwa Adama Lemańczyka, świetnego muzyka pochodzącego z Bydgoszczy. I w tych aranżacjach piosenki niektóre będą nie do poznania. Mamy nadzieję, że zaskoczymy tym publiczność. Mieliśmy okazję grać ten koncert dla przeróżnej publiczności, młodszej, ale także starszej, i zawsze z wielkim sentymentem odbierane były piosenki. Miałyśmy już przyjemność grać ten repertuar kilka razy w różnych miejscowościach, tak naprawdę w różnych województwach, i na ten moment możemy powiedzieć, że spotkałyśmy się zawsze z bardzo miłą atmosferą, jeżeli chodzi o widownię, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą na nasze koncerty, więc no mam nadzieję, że jeżeli będzie tak, jak było tutaj w Obrzeźnie, a może i nawet lepiej, to aby życzyć sobie tylko takich widowni. Zabiorę cię dziś na bal, do stu kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas. Założysz sukienkę z mły, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas.
pasja do śpiewania oczywiście trwa nieprzerwanie od dzieciństwa. Mam tę przyjemność, że właśnie mogę kontynuować, pracować też muzycznie w dalszym ciągu i od kilku lat współpracuję z Teatrem Muzycznym w Toruniu i razem z moją koleżanką Pauliną Grochowską, również aktorką scen muzycznych, świetną wokalistką, będziemy dziś prezentować polski repertuar. Proszę Państwa, czy znają Państwo taki zespół, często nazywany polskimi Beatlesami? Cieszymy się, że to właśnie Teatr Muzyczny w Toruniu połączył nasze muzyczne drogi. Pasja do śpiewania to już od najmłodszych lat, od 7 roku życia chodziłam do szkoły muzycznej, kończyłam ją w klasie fortepianu, natomiast później zastanawiając się jeszcze, gdzie pójdę na studia, czy będzie to po prostu politechnika, bo cały czas myślałam, że jednak w takim kierunku pójdę, w ostatnim momencie dokonałam wyboru, że będzie to jednak Akademia Muzyczna i Szkoła Muzykalowa. No i dzisiaj tak już też życie się potoczyło, że żyję tylko z tego, czyli żyję z mojej pasji. Pasja jest moją pracą, a praca jest moją pasją. Jest to dodatkowe spełnienie, natomiast wiadomo, że wiąże się to też z dużym ryzykiem, dużym stresem. Nie mówię już o tremie, która jest przed koncertem, tylko ogólnie o wybraniu takiej drogi, że rzeczywiście to jest coś, mogę chyba porównać na zasadzie otwierania własnego biznesu. Czyli rzeczywiście jest to wielki stres, żeby zrobić ten pierwszy krok, ale jeżeli postawi się wszystko naprawdę na jedną kartę i się wierzy w swoje możliwości i oczywiście doda się do tego ciężką pracę, to myślę, że to będzie dobra droga. Gdzie ci śmiesznym przedtem po kolacji, śmiesznym przedtem.
Kolejną propozycją dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet był koncert lokalnego zespołu Nouvelange. Swoją muzyczną przygodę czwórka licealistów rozpoczęła na początku 2022 roku. Po koncercie na szkolnej auli wyszli do szerszej publiczności, a niedługo będą gośćmi muzykowania w dobrym stylu. Już teraz można poznać lepiej ich repertuar, jaki zaprezentowali 8 marca w Wąprzeskim Domu Kultury.
Thank you.
To już wszystko, co znalazło się w najnowszym wydaniu programu lokalnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.